Hej, cześć, siemano, z tej strony Araulen i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Giant Machines 2017, grze powstałej we współpracy studia Code Horizon oraz Playway. Na początku pragnę zaznaczyć, że nagrywam ten odcinek już czwarty raz, to jest moje czwarte podejście i kompletnie nie mam pojęcia, czy nie jestem już wyprowadzony z równowagi, bo mam dosyć tego, jak ta gra się zachowuje. Ale po prostu dzielnie walczę i staram się, żeby coś z tego wyszło. Powiem tak, na początku. Osobom, które chciałyby grać, naprawdę nie polecam tutaj zmieniać opcji grafiki. Gra wam się skraszuje. Jest launcher od tego, który możecie odpalić przed odpaleniem gry. Nie wiem, dlaczego tak to jest zrobione. Może po prostu programiści nie potrafili sobie poradzić z wprowadzeniem bezpośrednich ustawień do gry i im się to sypie i dlatego wyprowadzili jeszcze osobny launcher. W każdym razie launcher jakoś tam zdaje egzamin. No tutaj opcje grafiki można sobie jakoś tam zmieniać, ale naprawdę nie polecam, bo po prostu mi właśnie skraszowało grę i po prostu, no już nie wiem, co o tym wszystkim sądzić. Dlatego po prostu przejdę do dalszego let's playa, bo to nie ma sensu. Ściągnij ręczny. Nam się tutaj rusza dźwignia. Tutaj nam się też od gazu rusza dźwignia. Rusza nam się pstryczek od świateł. I rusza nam się prędkościomierz cyfrowy. Gra stoi na silniku Unity. Co niestety widać, chociaż no widać, no... wiem, że są fajne gry na Unity i fajnie wyglądają, i fajnie działają, ale ta gra ani fajnie nie wygląda, ani fajnie nie działa. W tej chwili mam 25 klatek. Jadę sobie po otwartym terenie z paroma zabudowaniami, jakimś tam piździkiem i po prostu mam 20 klatek na średnich detalach. Czekajcie. Zobaczcie, jakie drifty. Po prostu tutaj już mogę wam tak zaspoilerować, że fizyka to zdecydowanie nie jest najmocniejszy punkt tej gry. Dodatkowo nawet nie mamy kierowcy, tylko jedzie sobie widmo. Tak. Uszkodzone przewody, bla bla bla, odzyskać, naprawiać i tak dalej, i tak dalej. No, może pełnego 360 stopni to tym nie zrobimy, albo ja po prostu nie mam odpowiednich umiejętności, ale trochę można sobie podriftować. W drugim odcinku zobaczycie, bo mam już drugi odcinek nagrany, zobaczycie, na co stać jeszcze fizykę w tej grze. Także kto jest chętny, to zapraszam śledzić. Jeszcze dziś powinien się pojawić drugi odcinek. Dobra, wyłącz silnik. Co jeszcze może powoli omówię sobie, bo po prostu z tych nerwów już troszkę straciłem rachubę. Mamy tutaj takie oto sterowanie po lewo. I tak, możemy, no tutaj mamy postawa, skręty, gaz, hamulec i tak dalej. Osobno odpalamy silniczek i nie wyjdziemy z maszyny, jak jest włączony silniczek. Dodatkowo działało tu radio, wbudowane radio. O, i działa. O, dobra. Jest sobie radyjko. Jakieś tam wbudowane stacje są, czyli jakieś tam muzyczka i tak dalej. Nie mam pojęcia, czy to można podmieniać, nie zaglądałem aż tak głęboko do plików gry, ale coś tam można sobie posłuchać. Nie mam też pojęcia ile piosenek składa się na każdą stację, także no to będzie można sobie odkryć. Radyjko możemy sobie włączać, wyłączać i przerzucać stacje. I mamy kamery różne. Tu mamy 3. Tam w tamtej maszynie, tej dużej, co tam oto widać, są 4. Taki bajer, można powiedzieć. Nie wiem, co to było za wychodzenie, ale niech i tak będzie. Teraz tutaj przemówi do nas pan. A dobra, jeszcze nie teraz. Teraz muszę to naprawić. Musimy po prostu trzymać E i to się nam naprawi magicznie, bez żadnych narzędzi, bez niczego, tylko mamy dźwięk naprawy, jakieś tam walenie młotkiem, prawda, bum bum bum, puk puk puk. Well done.
I say you're doing great. Dobra. Bum, 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 puk, puk, puk i po prostu jedziemy z tym koksem. No, kwestia dźwięków i tak dalej to też nie jest najlepszy punkt tej gry, o czym również przekonacie się w drugim odcinku. Także drugi odcinek jest naprawdę ciekawy, trwa pół godziny i bardzo serdecznie zapraszam na obejrzenie go. Teraz tak, musimy iść do góry i podpiąć naprawione przewody. To będzie chyba praktycznie tyle w tym odcinku. Ten odcinek będzie krótki, ja go za pierwszym razem specjalnie nagrywałem krótkiego, tylko z pierwszą misją, bo okropnie mi się sypało wszystko. Klatki spadały, crashowało się i tak dalej i po prostu z szacunku do was, bo nie wiedziałem jak kompletnie to nagranie wyjdzie i do siebie, żeby sobie dodatkowej roboty nie robić jeszcze. Mówię, że nagram pierwszy odcinek krótki, ale co z tego, skoro nagrywam go już czwarty raz, także niewiele na tym skorzystałem. No ale przynajmniej dostanie się w miarę ogarnięty materiał już. Bo w tej chwili już wiem mniej więcej na co tą grę stać i na co mogę sobie pozwolić, a na co nie mogę sobie pozwolić. Jakoś mi to wszystko współpracuje, także no jakoś to może dojdziemy do porozumienia. Dobrze. Załóż. Fits like a glove. Our next step requires starting the electromechanical transformers. Go to the main platform. Tak, dobrze. Ogólnie chcę coś wypróbować, bo w tej grze można zginąć i wiem, że można zginąć i to w drugim odcinku sobie zobaczycie, jak nie jeszcze w tym. Ale podobno działa coś takiego. O, faktycznie działa. O, widzieliście to? To się nazywa Geronimo. To się nazywa Geronimo, ale tu już mi nie pykło. Dobrze, teraz mamy wysunąć przetwornice elektromechaniczne. Dobra, starczy może moich dziwnych odpałów. Tak, dwa wentylatory. Przepraszam, że ja tego jakby tak w całości nie puszczam, ale uważam, że nie ma sensu tego puszczać w całości, bo gościu pierdzieli o rzeczy, chcąc nam niby pomóc, a tak naprawdę w skrócie mamy wszystko opisane w prawym górnym rogu, co zresztą powinniście widzieć. Także no, wydaje mi się, że nie ma sensu wszystkiego tam obserwować, co on tam sobie pitoli. Boże. O! I tutaj mamy. Zobaczcie, kurzy się z wentylatora. Wow, te efekty. I drugi. Aha, drugi jest tu. Ta fuck? No przecież go włączyłem! Jezus, idę do drugiego, może się odbuguje. O, brawo! O nie, teraz to jeżdżenie będzie. Jezu, za jakie grzechy. Kto wpadł na ten pomysł? Wy jeszcze nie wiecie o czym mówię. Albo wiecie, jeśli oglądaliście u kogoś innego. Ale i u mnie zaraz się dowiecie. Dobra, tu nie przeskoczę, muszę zleść. Dobra, tu nie przeskoczę, musiałem zleść. Muszę sobie delikatnie kabel poprawić od słuchawek. O, już. I mamy kabinę. Teraz zwróćcie uwagę na niesamowitą... O, jestem w krzyżyk. Niesamowitą animację wchodzenia. Te efekty! Dobra. Przejdźmy do rzeczy. Co musimy zrobić? Uruchom koparkę wielonaczyniową. X. Muzyczka nam gra. Chociaż nie chcę jakichś smutasów. O, no to jest spoko w miarę. Może dam sobie troszkę głośniej. Będzie troszkę coś brzęcało w odcinku. I tak, zwolnij ręczny. I musimy, proszę państwa, 100 metrów jechać z prędkością 2,5 km na godzinę. Rozumiem, że tutaj chciano oddać, aby klimat dużych maszyn jakoś tak to odzorować. Ale skoro tak, czy nie można było dać do przejechania na przykład 40 metrów, czy czegoś w tym stylu, dlaczego 100 akurat? No, nie widzę sensu jechania 100 metrów
taką prędkością, takim kolosem, tylko po prostu, żeby przeparkować, bo potem w drugiej misji będziemy tutaj właśnie tam, gdzie to ramię z tym kołem, o tutaj, tu, będziemy wydobywać rudy krzemu, no ale, czyli trzeba przeparkować, no tutaj mamy rudy krzemu wydobywać, no trzeba przeparkować, spoko. Tylko, że nie widzę sensu, żeby to jechać 100 metrów z tym, bo popatrzcie, jadę już, nie wiem, około minuty, może nie, a mam dopiero 40 metrów przejechane i ja mam po prostu teraz tak się super przemieszczać. Tego nie ma za dużo, co prawda, bo jak na te dwie misje, które wykonałem, to tylko właśnie tutaj w tym momencie nie było do zrobienia to przejechanie i po prostu pokonanie tej niesamowitej ilości odległości drogi i tak dalej. Ale to naprawdę potrafi wkurzyć, a potem przy wydobywaniu, jak już będziemy wydobywać, to w ogóle będzie jazda, bo pół godziny praktycznie kopałem, no wiecie, te rudy. Także po prostu jazda jest dobra. Pomysł na pewno jest ciekawy, ale w tej chwili, jak na te dwie misje, które zrobiłem, gra naprawdę mnie jakoś specjalnie nie przekonuje, nie wiem. Ja po prostu nie chcę się wypowiadać na niektóre rzeczy, bo mniej więcej wiem, dlaczego to jest zrobione tak, a nie inaczej, ale po prostu nie wypada mi tych tematów poruszać. Także no po prostu trzeba się z tym pogodzić, coś tam nagram. Gra nie jest jakaś tragiczna, można troszkę czasu przy niej spędzić i pobawić się tymi maszynami, ale pewne rzeczy naprawdę zasługują na poprawkę. I jeszcze zaznaczę, że gram na wersji, i to jest wersja ostatnio zaktualizowana 21 sierpnia, przed premierą chyba 29 albo 30 jak września, jakoś tak. Pewnie dorzucą jeszcze jakiś update, także może coś się zmieni. No i to by było na tyle. Zrobiliśmy pierwszą misję. Dalej nie będę nagrywał już, bo no, mam drugą misję w całości na drugim odcinku nagraną. Także nie będę tutaj nic zaczynał, wam spoilerował. Zapraszam na drugi odcinek. Na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.